Więc poproszę, otwórzmy list, nie list, tylko Księgę Wyjścia, rozdział 12. I w Bibliach, tutaj w 12 rozdziale Biblia, niektóre tłumaczenia takie mówią Pascha, tak nazwali to ten rozdział. I Pascha po hebrajsku Pesach oznacza wyjście, że Żydzi wychodząc z niewoli wyszli na wolność i to było nazwane Pesach, wyjście, przejście. I teraz Jezus jest naszą Paschą, mówi list do Koryntian, 5 rozdział. Jezus jest naszym wyjściem, czyli w momencie, kiedy wierzymy w Jezusa, to w sposób nadprzyrodzony, On potrafi nas przynieść z niewoli na wolność. Pamiętacie, tak jak uczniowie w łódce, która cierpiała bardzo, była burza i uczniowie zobaczyli Jezusa idącego po wodzie i kiedy Jezus wstąpił do tej łodzi, kiedy zaczął być razem z uczniami, burza się uspokoiła, a łódź natychmiast została przybiła do brzegu, jak mówi Pismo. Czyli stało się przejście z burzy na brzeg. Bycie z Jezusem to jest właśnie, bycie z Jezusem jest Paschą, jest przejściem. Jeśli my jesteśmy z Jezusem, kiedy Jezus jest z nami, On natychmiast nas potrafi przenieść z punktu A w punkt B, i przy czym punkt B jest dużo lepszy niż punkt A. Jezus jest twoją Paschą. Więc obróć się tam do swojego córki, męża, żony, kogokolwiek, z kim jesteś, sąsiada, sąsiadki, powiedz: Jezus jest twoją Paschą, twoim przejściem, twoim wyjściem. On przeszedł. On, tak jak naród izraelski wyszedł, co się działo podczas Paschy w Izraelu? Tyle wydarzyło się. Lud, najpierw tyle tych plag, prawda, 10 plag było. Faraon się sprzeciwiał. Później przychodził duch śmierci, zabijał pierworodnych. Było składanie baranków, było wyjście z Egiptu, ucieczka przed wojskiem Faraona, przejście przez Morze Czerwone. Masa wydarzeń, w którym Izraelici dzień w dzień widzieli i oglądali zwycięstwo. I w momencie, kiedy widzieli zwycięstwo, przez te wszystkie dni, takie potężne znaki, potężne cuda, to wszystko jest w mentalności Izraelitów, to była jedna duża Pascha, to przejście, Pesach, potężne wydarzenie. I nagle to potężne wydarzenie, które trwało dniami, te wszystkie plagi na wroga, to morze, które się najpierw rozstąpiło, później się zeszło, to wszystko, te wszystkie chwalebne, potężne wydarzenia nagle zostały jakby zakumulowane w jedno wydarzenie albo w jedną osobę, imię, które jest Jezus Chrystus. Jezus jest naszą Paschą. Kiedy my wierzymy w Niego, natychmiast możemy być przeniesieni z piekła do nieba, ze śmierci do życia. Człowiek, który wisiał, Łotr, który wisiał obok Jezusa i powiedział: Jezu, pamiętaj o mnie, kiedy będziesz w swoim królestwie. Jezus powiedział: będziesz dzisiaj ze mną w raju. Czyli w momencie, kiedy ten Łotr umarł, który nie zdążył ani się ochrzcić, ani pójść do spowiedzi, ani pójść do pierwszej komunii, nic nie mógł zrobić, wisząc na krzyżu, Jezus obiecał mu: będziesz ze mną w raju. I co się stało? Został przeniesiony z śmierci, bo za chwilę umarł, do życia. I to jest Pascha. Halleluja. I kiedy pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział mówi, to jest Jezus, jest naszą Paschą, czyli w momencie, kiedy wierzymy w Jezusa i przynosimy właśnie Jezusa przez wiarę, patrzymy na Jezusa, oglądamy Go, skupiamy się na Nim, wierzymy w Niego, w momencie, kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, to zawsze On będzie dla nas tym Pesach, przejście, wyjście, ucieczka, zwycięstwo. I oglądanie, jak wróg ginie, bo całe wojsko Faraona, które poszło za bezbronnym narodem, który nie umiał walczyć, to był niewolniczy naród, całe potężne, profesjonalne, na dobrych pensjach wojsko zginęło.
To jest Pascha. I teraz, jak, żeby zrozumieć Paschę, my musimy jakby pójść do samych, do początków tego, tak? I wyjście 12 rozdział, będziemy czytać od pierwszego wersetu, jest opisane to wydarzenie, to wszystko, co jak Bóg zapowiedział, jak ma to wyglądać. Więc wówczas Pan, pierwszy werset, powiedział do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej te słowa. Ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy, będzie dla was pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, w 10 dniu tego miesiąca weźmie każdy sobie jagnię, stosownie do domu ojców, jagnię dla domu. A jeśli dom jest za mały, żeby mieć jagnię, to niech weźmie on również swego sąsiada, mieszkającego najbliżej jego domu według liczby dusz. No, czy wzięliście sąsiadów na uczestniczenie w pasrze? Nie? To biegiem. Więc, żeby zaprosił sąsiada. to był żart. Teraz słuchajcie, już za późno biegać. Jagnie, piąty werset, jagnie wasze ma być bez skazy, samiec jednoroczny. Weźmiecie go spośród baranków lub spośród koziołków i będzie on przez was strzeżony do 14 dnia tego miesiąca i wtedy zabije go cała społeczność zgromadzenia Izraela pod wieczór. I wezmą z jego krwi i dadzą na oba odrzwia i na nadproże w domach, w których go będą spożywać i będą spożywać jego mięso tej nocy, upieczone na ogniu. Będą go spożywać wraz z prześnikami oraz gorzkimi ziołami. Nie będziecie jedli z niego nic surowego ani gotowanego, ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu jego głowę, jego odnoża oraz jego tułów. Nie pozostawicie też z niego nic do rana, a co pozostanie z niego do rana, spalicie w ogniu. I tak będzie go spożywać a wasze biodra będą przepasane, sandały na waszych nogach i wasza laska w waszym ręku. Zjecie go też w pośpiechu. Pascha to dla Pana, bo przejdę tej nocy przez ziemię egipską i uderzę wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka po bydło i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan, a ta krew będzie wam za znak na domach, w których będziecie. Gdy zobaczę tę krew, ominę was i nie dotknie was plaga, mająca niszczyć podczas mego uderzenia w ziemi egipskiej. I stanie się wam ten dzień pamiątką i będziecie go obchodzili jako święto dla Pana, dla waszych pokoleń, jako ustanowienie wieczne będziecie go obchodzili. I Pan zapowiada, będziecie obchodzić tę Paschę, będziecie świętować, będziecie uczestniczyć w niej, będziecie wspominać ją. I teraz tu jest opisany fragment, gdzie po raz pierwszy Izraelici musieli jakby z taką świadomością zrobić coś takiego, wziąć tego baranka, to jagnię, zabić, krwią namaścić drzwi i w momencie, kiedy drzwi były namaszczone, to kiedy duch śmierci przechadzał się po Egipcie i pozabijał wszystkie pierworodne, między innymi syn Faraona zginął, następca tronu, to nikt z pierworodnych w Izraelu, którzy posłuchali rozkazu Pana, nikt nie zginął. I teraz ten obraz przynosi się w nasze czasy. Jezus, umierając na krzyżu, przelał swoją krew. Kiedy my wierzymy w tę śmierć Jezusa i tę krew stosujemy w naszym życiu, ona nas chroni. Jeśli duch śmierci przechadza się po całej ziemi, ciebie to nie dotknie. I teraz po kolei znów od pierwszego wersetu przeczytajmy. Więc Pan powiedział do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej te słowa. Jeszcze są w Egipcie, jeszcze nie wyszli z Egiptu, z niewoli, są jeszcze w niewoli. Już wydarzyło się 9 plag. Ta plaga śmierć pierworodnych była ostatnia. I żeby duch śmierci nie pozabijał wierzących w Boga, on daje ten nakaz. Zaczyna od czego? Drugi werset mówi tak. Ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie dla was pierwszym miesiącem roku. I to jest ciekawe. Ten miesiąc będzie początkiem miesięcy, czyli to jest podstawa, początek całego roku, czyli cykl życia naszego jest, prawda, roczny. I on mówi, to będzie początkiem. Słowo początek to jest hebrajskie słowo rosh, tak jak jest rosh Hashana, czyli
głowa roku, albo pierwszy miesiąc, tak jakby nowy rok, tak by tutaj symbolicznie słowo mówi tak, że wy musicie zrozumieć, jaka jest moc w ofierze Jezusa w przeszłości. To, co my przeczytaliśmy, to wszystko stosuje się Jezusa. To jest obraz, praobraz tego, co zrobi Jezus później na krzyżu. On mówi, to jest początek wszystkiego. To jest na pierwszym miejscu dla was w tym roku, czyli wydarzenie. Później to jest obraz baranka, później tym barankiem jest Jezus Chrystus. I oto, kiedy my postawimy i zrozumiemy, że Jezus jest barankiem Bożym, który umarł za nas i to będzie fundamentem naszej wiary, to będzie początkiem naszego życia. Jeśli my to rozumiemy i zrozumienie tej doskonałej, dokończonej ofiary Jezusa Chrystusa, w której zawiera się wszelkie błogosławieństwo, jeśli będzie w oparciu i w początku naszej wiary, to wszystko będzie w swoim porządku. A to musi być początek. I my musimy pilnować tego, żeby to w naszej głowie, w naszym sercu, w naszych umysłach, w naszej teologii, w naszej modlitwie, wszystko się opierało o tę ofiarę Baranka Bożego, którym jest Jezus Chrystus. Więc ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy, będzie dla was pierwszym miesiącem roku. Trzeci werset. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, w 10 dniu tego miesiąca weźmie sobie każdy jagnię stosownie do domu ojców, jagnię dla domu. Czyli w 10 dniu tego miesiąca. A jakiego miesiąca? Wiecie, jaki to był miesiąc? Mniej więcej kwiecień. 10 dzień kwietnia. To jest dokładnie dzisiaj. Dzisiaj mamy 10 kwietnia. Natomiast tam u Żydów troszeczkę ten kalendarz jest ciut inny, inaczej jakby zbudowany i u nich Pascha się zaczęła 8 kwietnia, czyli w środę. I zazwyczaj każde żydowskie święto trwa minimum tydzień, więc ono się skończy 15 kwietnia. Fajnie mają, tak? Cały tydzień świąt. I szkoda, że nasz rząd nie są Żydami, tak byśmy mieli przerwę 7 dni, 14, 3 razy do roku. A, prawda? Bo, a, to szkoda. O, jak szkoda. Dobrze. Więc i dalej. Zobaczcie, 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy jagnię ze sobą do domu ojców, jagnię dla domu. Jagnię, jedno jagnię dla jednej rodziny, czyli dom, tam gdzie mieszka rodzina. I teraz 4 werset. A jeśli dom jest za mały, żeby mieć jagnię, to niech weźmie on również swego sąsiada. Teraz o co chodzi w tym przekazaniu, w tym rozkazie Boga? Dom może być za mały dla jagnięcia, dla baranka. Co to znaczy dom za mały? To znaczy, że ofiara Jezusa, ona jest tak potężna, tak wielka, tak wszechogarniająca. Syn Boży umiera za nas na krzyżu. Ona zawsze będzie za duża dla jednego domu. I tak naprawdę prawdą jest, że jeden dom jest za mało, bo żeby zjeść jedno jagnię, bo ta jagnię musiało być zjedzone później po złożeniu ofiary, więc ofiara Jezusa Chrystusa zawsze będzie za mała. Ona w sobie mieści tyle błogosławieństwa, że my nie możemy. Ona będzie zawsze za duża, tak. Dom będzie za mały, ofiara za duża, bo w ofierze Syna Bożego mieści się tyle błogosławieństwa, że kiedy Bóg chce błogosławić nas w oparciu o tę ofiarę, to zawsze tego błogosławieństwa będzie tak dużo, że jeśli my nie będziemy się nim dzielić, to ono po prostu zgnije, przepadnie. Musimy to dawać dalej. I każdy człowiek, który jest błogosławiony w Jezusie, to rozumie i chce dzielić się Jezusem, chce dzielić się tą ofiarą. Więc a jeśli dom jest za mały, 4 werset, żeby mieć jagnię, to niech weźmie on również swego sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby dusz, według jedzących go policzą na jagnię. I 5 werset. Jagnię wasze ma być bez skazy. Samiec jednoroczny, weźmiecie go spośród baranków lub spośród koziołków. Jagnię musi być bez skazy. Jezus miał być bez skazy. Miał być samcem, mężczyzna jednoroczny, weźmiecie go spośród baranków lub spośród koziołków. Jezus był na tyle bez skazy, że
nikt nie mógł mu niczego zarzucić. Faryzeusze kombinowali jak tylko mogli i ostatecznie, nie mogąc mu nic zarzucić, ostatecznie oddają go Piłatowi, czyli rzymskiej władzy, świeckiej władzy, bo z punktu widzenia religijnego Jezus był na tyle czysty, na tyle nieskalany, że musieli przywołać Piłata, żeby go zabił. Bo oficjalnie nie mieli podstaw. Jezus był tak święty, że nawet będąc wcieloną łaską, konfrontował prawo, konfrontował legalizm, konfrontował zakon i zakon nie mógł go oskarżyć. Niesamowite. Więc do tego w kredo mówimy umęczony pod Ponckim Piłatem, nie? Bo religia nie mogła nic mu zarzucić, na tyle był czysty. Jak nie wasza ma być bez skazy? Samiec jednoroczny. Weźmiecie go spośród baranków lub spośród koziołków i szósty i będzie on przez was strzeżony do 14 dnia tego miesiąca, czyli od 10 po 14 kwietnia, niech użyjmy tego słowa dla naszego zrozumienia, będzie w domu przebywał. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, oto baranek jest przynoszony, ojciec przynosi baranka do domu, masa dzieciaków przybiega, zazwyczaj jak dzieci reagują na zwierzęta. Po prostu najlepszy przyjaciel domu. Hurra! Tata przyniósł pudelka. Nie, tak. Jaki pudelek? Nie. Tata krzyczy, to nie pudelek. Dzieci, nie, to pudelek. W każdym razie możemy sobie wyobrazić, co się dzieje. Od małego do większego jest miłość od razu, od pierwszego wejrzenia do zgonu. I ten baranek jest pierwszego dnia w domu, później drugiego. Na drugi dzień już mama kocha tego baranka. Na trzeci dzień nawet tata już pokochał śliczne zwierzę. Po prostu przez 5 dni, bo od 10 po 14, prawda, noc w noc, dzień w dzień, oni są po prostu z nim. Jakby te dni spędzone z takim miłym zwierzęciem, to pokazuje nam co, że nasza miłość do Jezusa musi być jakby osobista, musi być emocjonalna, jakby to nie jest po prostu o, sobie tam, o, umarł za mnie, no i dobrze. Tylko ja przeżywam to, ja chcę to przeżywać, ja chcę to zrozumieć, prawda, ja chcę w to zanurzyć się. I w momencie, kiedy ja sobie wyobrażam, kiedy ten baranek był niesiony później na ofiarę, i dzieci musieli uczestniczyć w tym i widzieli, jak ich ulubiony, w cudzysłowie, pudelek umiera w sposób taki dość nieprzyjemny na ich oczach, to pozostawiało ślad. W naszych głowach musi pozostać ślad śmierci Jezusa na krzyżu. To nie jest po prostu wydarzenie, które nic nie zmieniło. Śmierć Jezusa zmieniło absolutnie wszystko. I my musimy to zrozumieć i zanurzyć się w zrozumienie tego, co zrobił Jezus na krzyżu. Więc szósty, tak? I będzie on przez was strzeżony do 14 dnia tego miesiąca i wtedy zabije go cała społeczność zgromadzenia Izraela pod wieczór. Jezus na krzyżu umarł pod wieczór. Jezus umarł według jakby rachuby takiej żydowskiej, to była trzecia godzina dnia i wtedy się składała tak zwana wieczorna ofiara. Codziennie w świątyni jerozolimskiej były składane dwie ofiary, poranna i wieczorna. Więc wieczorna ofiara była składana o tej trzeciej dnia i to już dla nich był wieczór. Wtedy ludzie tak żyli od wschodu po zachód słońca. Słońce ich budziło, kiedy pierwsze promienie były, więc taki był rytm życia. I teraz wieczór, trzecia godzina dnia, kiedy Jezus umarł, to w momencie Jego śmierci był zabijany właśnie baranek w świątyni pańskiej, w świątyni jerozolimskiej i w tym samym momencie umarł Jezus. Jezus na krzyżu krzyknął, wykonało się i w tym samym momencie, kiedy Jezus krzyknął, wykonało się, czyli ofiara została dokończona, spełniona. W tym samym momencie, kiedy złożony był baranek w świątyni jerozolimskiej, to w tym samym momencie
trąby, rogi zaczęły trąbić, że dokonała się ofiara w świątyni. I kiedy Jezus umarł, to rozdarła się zasłona w świątyni. Co było za zasłoną? Zasłoną było miejsce najświętsze, na którym przybywała Szekina, czyli obecność Boża. Kiedy zasłona została rozdarta, to co nigdy nikt nie mógł widzieć i przybliżyć się, żeby zobaczyć Boga, nagle, kiedy rozdarła się zasłona, każdy mógł zobaczyć chwałę Pańską. I to wszystko stało się dzięki śmierci Jezusa. Kiedy Jezus umarł, powstały z grobów święci. Kiedy Jezus umarł, trzęsła się ziemia. Dokonały się rzeczy niesamowite. Setnik, który widział niejedną śmierć, który zabijał Jezusa, patrząc na śmierć Jezusa, powiedział: zaprawdę ten był Syn Boży. To był Syn Boży. To, co wydarzyło się, tak jak umierał, to nie było zwyczajne, to było nadzwyczajne i to przyniosło ogromną zmianę w naszym życiu. Wcześniej, później, za czasów Mojżesza i później, aż do czasów Jezusa, rokrocznie, dzień w dzień musiały być składane ofiary, żeby wybaczyć grzechy. Teraz Jezus przez jedną ofiarę, umierając na krzyżu i przelewając własną krew, oczyścił nasze grzechy, wszystkie grzechy do przodu, czyli to, co zrobiłem wczoraj, to, co zrobię jutro, już jest oczyszczone. Taką ma moc ofiary Jezusa Chrystusa, ponieważ już nie jest składany On znów i znów, bo Jego ofiara jest doskonała. Ona oczyszcza wszystko do przodu i nam Bóg przebacza nie dlatego, że my fajnie przepraszamy, a dlatego, że Jezus jest naszą Paschą. Jeśli ja wierzę w Jezusa, to dzięki temu, że ja wierzę, że On jest moją Paschą, moje grzechy, Twoje grzechy są wybaczone. Amen. I kiedy my przepraszamy Jezusa, my przepraszamy, ponieważ boli nam serce, mamy sumienie, ale Bóg ci wybacza nie dlatego, że ty pięknie prosisz o to, a dlatego, że Jezus jest Twoją Paschą, jest wyjściem z ciemności ku światłości. Tak jest Bóg i taka jest Jego ofiara. Doskonała, dokończona ofiara Jezusa Chrystusa, która zawiera w sobie wszelkie błogosławieństwo. I oto szósty werset, tak był i 14 pod wieczór jest zabijany baranek, tak jak Jezus umarł pod wieczór. Werset 7 mówi tak: i wezmą z Jego krwi i dadzą na oba odrzwia i na nadproże w domach, w których Go będą spożywać. I teraz w momencie, kiedy Bóg kazał zrobić, oznaczyć krwią drzwi, to oznaczało, że kiedy duch śmierci będzie się przechadzał przez Egipt, nikt, kto ma krew, nie zginie. Co to znaczy? To znaczy, że na tyle krew ma autorytet, krew baranka, i na tyle Bóg szanuje to, i na tyle duch śmierci tego się boi, że on omija miejsce zaznaczone przez krew szerokim łukiem. I teraz wyobraźmy sobie dwie rodziny. Jedna rodzina na przykład ma pierworodnego syna i druga rodzina ma pierworodnego syna. I w jednej rodzinie pierworodny syn przychodzi do taty i mówi: tata, słyszałeś? Mojżesz powiedział z Aaronem, że musimy barankę złożyć w ofierze, bo i namaścić krwią drzwi. Jeśli my tego nie zrobimy, to ja zginę. Ja się bardzo boję. Musisz to zrobić. A ojciec mówi tak. Sam do siebie, w myślach. Tam bójdy, ten Mojżesz mówi. Głupoty to wszystko, nie wierzę w to. Ale żeby zaspokoić syna, mówi: dobrze, synu, to zrobię to. Syn idzie, możesz iść na zabawę, idź sobie gdzieś tam z przyjaciółmi, na dyskotekę. Tak. Ten poszedł, proszę, egipską dyskotekę, taką w profil. I poszedł na dyskotekę, a ojciec olał, wziął gazetę i po prostu w ogóle nie przejął się tym rozkazem. I jest druga rodzina, gdzie a syn oczywiście poszedł, ten syn poszedł na dyskotekę absolutnie uspokojony, że wow, tata posłuchał mnie, tata to zrobi, idę sobie.
Wiemy, czym się to skończy. Ten syn zginie, mimo że ma w tym przypadku fałszywą pewność, że nic mu nie będzie. Jest drugi syn, druga rodzina i syn mówi: tata, słyszałeś, co mówił Mojżesz? Pan mu powiedział zabić baranka, namaścić drzwi krwią i wtedy ja nie zginę. Bardzo się boję, nie chcę umierać. I syn, a tata mówi: synu, zrobimy to. I bierze baranka i mówi: żebyś wiedział, chodź razem. Zabijają, smarują po prostu drzwi, nadmiar, po prostu całą krew, prawda? Białe drzwi stają się czerwone, całe, że tak na pewno to zadziałało. A syn dalej się boi, mówi: nie wiem, czy to zadziała, nie wiem, czy to aż tak będzie fajne, nie wiem, czy na pewno to zadziała. I całą noc się boi, drży. A tata mówi: no jak Mojżesz powiedział, no to tyle już plag było, zobacz, nic się nam nie stało, to może tutaj jakoś. I może też nie wierzy do końca. Ale drzwi, baranek zabity, drzwi namaszczone, i oto przychodzi duch śmierci. I tamten syn, co nie użył krwi i nie bał się, i miał fałszywe takie poczucie bezpieczeństwa, ginie. A ten syn, który całą noc drżał i nie wiedział, czy to zadziała, czy nie zadziała, przeżył. Dlaczego? Dlatego, że krew ofiary baranka była. Tak jest z nami. Raz, kiedy raz człowiek wierzący wierzy i oddał życie Jezusowi i zastosował krew baranka na swoje życie, czyli uwierzył, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu. Jezus złożył siebie w ofierze dla ciebie, zamiast ciebie. I kiedy my wierzymy z całego serca, że Jezus dokonał tego czynu, Jego krew mnie oczyściła i cały czas chroni. Raz namaszczony przez krew baranka żyje na wieki. I nie ma znaczenia w tym momencie, jakie są moje emocje. Emocje pierwszego człowieka, pierwszego syna, który zaufał tacie, który go oszukał, były spoko. Będę żył. I on nie żyje. Emocje drugiego, bał się, drżał. Może płakał przez całą noc, ale ponieważ była krew, przeżył. Często my szukamy w wierze takiego emocjonalnego podejścia, że muszę coś przeżyć, muszę tak zaśpiewać o krwi Jezusa, żeby ją poczuć, że ona jest nad moim domem. A nieraz nic nie musisz śpiewać, nic nie musisz mówić, tylko jeśli w twojej wierze Jezus jest Paschą, w twoim sercu, w twojej głowie, w twojej pamięci. Jezus jest Paschą i Jego krew ciebie chroni cały czas. Cały czas. Niezależnie od tego, pamiętasz o tym czy nie. Jeśli my sobie pomyślimy, ile rodzin w Izraelu wtedy namaściło krwią odrzwi. Ile rodzin to zrobiło, ile było emocji. Jedni mówili, to jest bój Denerysora. Inni mówili, że to jest okej, chyba okej, zobaczymy. Ktoś tak, ktoś mak. Rozumiecie, różne emocje były, różny poziom wiary, ale każdy, kto to zrobił, czy w tym momencie uwierzył w baranka paschalnego, przeżył. I nie ma znaczenia, co dzisiaj czujesz, co czujemy, co przeżywasz dzisiaj. Jeśli wierzysz, że Jezus jest twoją Paschą, cokolwiek nie będzie się działo w tym świecie, będziesz żył. Amen. Halleluja. Taka moc krwi, taka moc ofiary baranka. I w dodatku, kochani, pamiętacie? Pamiętajcie. To była śmierć zwierzęcia, a miała taką moc. A co dopiero, jeśli mówimy, rozmyślamy o śmierci Bożego Syna. Wcielony Bóg umiera na krzyżu. To jest taka moc, że to, co było przed śmiercią Jezusa, a po śmierci, to muszą być dwa różne wszechświaty. To tak jakby był koniec świata tak naprawdę. I nieprzypadkowo, jeśli będziemy czytać Nowy Testament, to często w Nowym Testamencie ten czas jest opisany jako czas de facto apokaliptyczny, że to jest koniec świata. W niektórych fragmentach Biblii Nowego Testamentu możemy to tak odczytać, że to był koniec świata, że czas, który był przed Jezusem, tak się różnił od tego, co zaczęło się dziać po Jezusie, że głową mało. Ja sobie wyobrażam, gdyby nas dzisiaj przy
przenieść jakimś wehikułem czasu z XXI wieku do czasu przed Chrystusem, byśmy się załamali. To, co zobaczyli. Te relacje, te stosunki międzyludzkie. Ja myślę, że te wszystkie filmy, które oglądamy tam o czasach, tam nie wiem, za czasów tam rzymskich, tam powstania Spartakusa, takie różne rzeczy, prawda, że coś, wszystko, co się działo przed Chrystusem, że my sobie nie wyobrażamy, co wtedy się działo. Świat naprawdę był inny, stosunki były inne. Dopiero chrześcijaństwo zrobiło taki wyłom w świadomości. Wszystko się zmieniło, ponieważ śmierć Jezusa przyniosła ogromną zmianę w całym wszechświecie. Więc siódmy werset. I wezmą z jego krwi i dadzą na oba odrzwia i na nadproże w domach, w których go będą spożywać. Niektórych tłumaczeń wynika, tutaj może nie widać w tym tłumaczeniu tego, ale co oni mieli zrobić? Oni mieli zrobić tutaj dać krew, nad progiem dać krew, tutaj dać krew i tutaj dać krew. Znak krzyża. I ten znak krzyża jakby towarzyszył w ich umysłach cały czas. Później, kiedy Jezus umarł na krzyżu, to było to proroczo zapowiadało to, co miał zrobić Jezus około 2000 lat później, tam 1500 lat później. I ósmy. I będą spożywać jego mięso tej nocy upieczone na ogniu. Będą go spożywać. Ogień w Biblii oznacza sąd. To jest symbol sądu. Ten sąd, który miał ciebie spalić za twoje grzechy, spalił baranka. Jezus na krzyżu krzyknął pragnę. Dlaczego krzyknął pragnę? Dlatego, że go palił wewnętrzny ogień sądu, bo on święty przyjął nasze grzechy. Święty stał się grzesznikiem, a nagroda za grzech jest śmierć, sąd i potępienie. Czyli Jezusa palił piekielny ogień i on powiedział pragnę. Odmówił picia, kiedy mu podali żołnierze, żeby pił tam to, co zazwyczaj podawali tym skazańcom. Odmówił, bo on przyjął całą karę. On przyjął 100% kary na siebie, byśmy my nie nieśli żadnej kary. Jezus został jakby zgnieciony przez całą karę Bożą. To, co mówi Rzymian 8:1, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Dlaczego? Dlatego, że całe potępienie, 100% potępienie za nasze grzechy spadło na Jezusa Chrystusa. To się stało na krzyżu Golgoty. On pragnął, on przeżył piekielny ogień, on był spopielony wewnętrznie. On był spieczony wewnętrznie. Oto ten baranek spieczony na ogniu i będziemy go spożywać i spożywają baranka, bo to jest też, pokazuje, krew nas chroni, a mięso baranka nas posila, daje siłę, żeby później uciec przed wrogiem. Niewolnicy w tamtych czasach mięsa prawie nie jedli, więc dla nich to był tak sytny posiłek, że oni mogli na tym później, nie wiem, tydzień żyć. Ciężar w żołądku, jak pójdziesz do McDonald'sa, to później przez dwa dni czujesz to. Więc ciężar na żołądku i ta sytość to świadectwo tego, że wiara w Jezusa Chrystusa dopiero syci nas. My biegamy, my chcemy nasze życie napełnić jakąś dobrocią, a ono nie syci. My chcemy to, my mnożymy hobby, my robimy jakieś inne rzeczy, zainteresowania, a to, co nas syci, to tylko Jezus, baranek nas syci. I mamy to spożywać z tym spieczonym barankiem wraz z prześnikami. I prześniki to jest chleb bez zakwasu, co symbolizuje, że Jezus Chrystus daje nam siłę, żeby pozbyć się grzechu. Często religia mówi, najpierw, nie wiem, wyspowiadaj się, później przyjdź do Jezusa. A Jezus mówi, najpierw zjedz mnie, wejdź pod ochroną moją, napełnij się mną, a to da ci siłę, by nie grzeszyć. Prześniki są jakby w trzeciej kolejności w tym wszystkim. I później na koniec one są jakby z gorzkimi ziołami. Później Żydzi tłumaczyli całe życie swoim dzieciom, kiedy spożywają
podczas wieczerzy paschalnej też gorzkie zioła, to mówią między innymi, że gorzkie zioła to żebyśmy pamiętali, jak ciężko było w Egipcie, żeby pamiętali, że grzech jest zły i nie warto do niego wracać, ale my nie chcemy wracać, ponieważ jesteśmy nasyceni Jezusem. I Jezus nas tak karmi, tak syci, że po prostu nie chcemy wracać do tych wszystkich pierdół tutaj z widowni. Przyszło słowo. Możecie się śmiać. Halleluja. Dajmy Bogu chwałę. I 9 werset. Nie będziecie jedli z niego nic surowego ani gotowanego, zukodowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu. Niesamowite, on podkreśla znów, musi być spieczone na ogniu. Upieczone. Nie gotowane w wodzie. Takie delikatne mięsko, wiecie, młode jagnię, tak żeby żołądek nie bolał później. Tylko upieczone znów, to ogień. Ogień strawił ofiarę, żeby nie trawić ciebie. Moc gniewu Bożego wylała się na Jezusa, żeby się nie wylewać na ciebie. Jezus przyjął twoje potępienie na siebie za wszystkie nasze grzechy. I oto on znów powtarza i mówi, lecz tylko upieczone. I mówi, jego głowę, jego odnoża oraz jego tułów. Mówi, całego Jezusa przyjmij, całego weź, przyjmij go, niech on w tobie będzie cały, całego zjesz. I 10 werset mówi, nie pozostawicie też z niego nic do rana, a co pozostanie z niego do rana, spalicie w ogniu. Znów jest powtórzony ogień, tak jakby 3 razy. Upieczony, później nie gotowany, tylko upieczony i na koniec, jeśli nie zjecie, to spalicie w ogniu. Cały czas ogień się powtarza i to nas powinno przekonywać i non-stop Bóg nam w ten sposób 3-krotnie powtarza. Ogień gniewu Bożego strawił Jezusa, a ciebie oszczędził. Alleluja. Po to umierał Jezus na krzyżu i kiedy wierzących straszą, że ty wierzący musisz teraz starać się, żeby coś tam i coś tam zachować wiarę. Tak, cały czas starać się zachować wiarę, ale nic jakby poza tym, nie starać się Bogu się spodobać, bo nasze starania, podobanie się Bogu są jak szmata splugawiona, jak mówi Stary Testament. Nasza sprawiedliwość, nasze starania, że my chcemy Bogu się spodobać, bo się staram, to jest nic. Bóg mówi, oto dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Starania wiary, starania się, ja wierzę w Jezusa, który jest moją paschą. Alleluja. I 11. A tak będziecie go spożywać, wasze biodra będą przepasane, sandały na waszych nogach i wasza laska w waszym ręku, czyli musieli tuż po zjedzeniu później uciekać, iść w długą drogę, trwać w długim marszu. My jesteśmy przygotowani, wszystko jest na nas, robimy to w pośpiechu. To świadectwo tego, że my dostajemy siłę, żeby pokonać wszelkie trudności, które życie nam będzie stawiało na drodze. Chrześcijaństwo nie gwarantuje, że będziemy od razu w raju. Jezus powiedział wiszącemu na krzyżu, że za chwilę będziesz ze mną w raju, więc trzeba było jeszcze przejść przez parę trudności. Więc kiedy my mamy trudności przed nami, nakarmieni Jezusem, ochronieni przez Jego krew, w pośpiechu możemy uciekać i zwyciężać. Halleluja. Pascha. Jezus jest naszą paschą. Zawsze w Nim jest wyjście i zwycięstwo. Z punktu A do punktu B. Jakkolwiek trudna ciemność i północ, i burza jednocześnie ciebie nie spotkały, ty będziesz zwyciężał. Halleluja. I jeszcze 11 werset na końcu, tak mówi taki werset, zdanie. Zjecie też w pośpiechu. Pascha to dla Pana. Dlaczego w pośpiechu? Wiecie, każdy z nas doświadczył, kiedy oddaliśmy życie Jezusowi, natychmiast, bardzo często, szybko doświadczyliśmy
takiego mocy, namaszczenia, zazwyczaj. Od razu, ja pamiętam, we mnie dużo, takie, ze mnie spadł ciężar, jak oddałem życie Jezusowi. Po prostu ucieszyłem się, taka zmiany jakby... Dzisiaj dużo jest takich motywacyjnych mówców, którzy mówią, no, żeby zmienić w sobie to, to i to, nawyki, to zacznijmy od tego, tego i tego. I zaczynamy zmieniać nawyki i to idzie nieraz pod górkę. Jak krew z nosa, na przykład, żeby zmienić jakąś tam dietę, to dopóki ciebie po prostu szlak nie trafi, to nie weźmiesz się do tego, nie? Dopóki coś się nie stanie, to po prostu nie zmieniasz nawyków. To jest takie trudne. A kiedy nagle albo ktoś rzuca palenie, jak krew z nosa. Albo ktoś chce to czy tamto, jakiś nawyk zmienić, jak krew z nosa. Ja pamiętam, jak oddałem życie Jezusowi z wiarą, tak prawdziwie. Zrozumiałem, co On zrobił dla mnie na krzyżu. Oddałem Mu życie. Rzeczy zaczęły się zmieniać o tak szybko, bardzo szybko. Niektóre z oporem, do niektórych chciało się wracać, ale pewna rzeczywistość tak się zmieniła, mentalność tak się zmieniła, przyszły nowe pragnienia, przyszły nowe chcenia, przyszły nowe marzenia, przyszły nowe oczekiwania. Człowiek zaczął chcieć zmian. I nawet jeśli coś było trudne do zmiany, to robił już to z radością, takie halleluja. A co mnie tam? I do przodu. I robiliśmy, i zmiany same przychodziły. Szybko zjedliśmy i szybko wynocha z tego Egiptu. Nie ma co czekać. Wynoś się z tego Egiptu, nie siedź tam już. 12 werset. Bo przejdę tej nocy przez ziemię egipską i uderzę wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka po bydło i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. A ta krew będzie wam na znak, na domach, w których będziecie. Gdy zobaczę tę krew, ominę was i nie dotknie was plaga, mająca zniszczyć podczas mego uderzenia w ziemi egipskiej. I stanie się wam ten dzień pamiątką i będziecie go obchodzili jako święto dla Pana, dla waszych pokoleń, jako ustanowione wieczne, ustanowienie wieczne, będziecie go obchodzili. Chwała ci, Jezu. Chwała, chwała, chwała. A tyle jeszcze chciałem powiedzieć. Wiecie, kiedy zanotowałem sobie, ale nie powiedziałem, a bez kazy baranek. Wiecie, że kapłani w Starym Testamencie musieli być bez kazy też. Na przykład nie mógł mieć kapłan zeza, albo nie mógł być karłowaty, nie mógł mieć garba. Musiał być po prostu przystojny. Kapłani byli przystojni. I to był obraz Jezusa Chrystusa. Jezus był piękny, był doskonały. Przystojni mężczyźni, którzy byli obrazem Jezusa Chrystusa. Później miał być w domu, de facto, tam co czytaliśmy, to było 5 dni. Wiecie, że Jezus wjechał do Jerozolimy na 5 dni przed swoją śmiercią i wszyscy go testowali, badali i nie znaleźli w nim winy. Przez 5 dni później był wodzony od Kajfasza do Annasza i cały czas nikt nie mógł zarzucić mu winy, aż po prostu zmusili, prawda, innego, tak, biedny Piłat, któremu żona mówiła, jejku, nie rób tego. To wszystko, to co my tutaj czytaliśmy, wszystko można znaleźć w Nowym Testamencie. Jezus doskonale wypełnił to wszystko, co Bóg zapowiadał jeszcze w Starym Testamencie, żebyśmy my mieli życie wieczne, żebyśmy my obfitowali w tym życiu. Amen. Chwała ci, Jezu.